Przy okazji odcinka o trzęsieniach ziemi, odcinek do zobaczenia tutaj, kilkoro z Was prosiło o zajęcie się gazem łupkowym. Skąd jest, gdzie jest i czy jego wydobycie jest dla środowiska bezpieczne? Zapraszam do oglądania. Od razu mówię, że nie będę zajmował się polityką i biznesem. Szkoda tracić czasu. Wciąż nie mamy odpowiednio dopasowanego do łupków prawa, a firmy, które jeszcze niedawno chciały gaz u nas wydobywać, z powodu niepewności i biurokracji zwijają się z Polski na potęgę. Gazowych gigantów, o których media tak trąbiły, w zasadzie już u nas nie ma. Gaz ziemny powstaje, gdy szczątki żywych organizmów rozkładają się bez dostępu tlenu. By gaz powstał, dodatkowo musi być zapewnione wysokie ciśnienie i wysoka temperatura. Gaz łupkowy chemicznie niczym nie różni się od gazu konwencjonalnego. Różnica polega na tym, że zasoby jednego znajdują się w większych przestrzeniach między warstwami skał, a drugi znajduje się w mikroskopijnych porach w skałach zwanych łupkami. I z tymi porami jest właśnie problem, bo po to, by gaz z pokładów łupkowych wydobyć, trzeba najpierw przeprowadzić szczelinowanie. Pod bardzo wysokim ciśnieniem wtłacza się pod ziemię wodę, piasek i mieszaninę chemikaliów po to, by ta mieszanina rozerwała te niewielkie szczeliny, w których jest gaz. Tylko tak da się go wydobyć. Mówiąc o zagrożeniu związanym z wydobyciem gazu łupkowego, najczęściej wspomina się o trzęsieniach ziemi spowodowanych właśnie szczelinowaniem, o zatruwaniu wód gruntowych i o rabunkowej gospodarce wodą. Tymczasem zagrożenia są zupełnie gdzie indziej. Trzęsienia ziemi wywołane szczelinowaniem to kompletna bzdura. Teoretycznie mogłyby się zdarzyć, gdyby szczelinowano na granicy płyt tektonicznych, ale w takich obszarach nie przeprowadza się szczelinowania. Zatrucie wód gruntowych przy prawidłowo przeprowadzonym szczelinowaniu jest w zasadzie niemożliwe. Niemożliwe jest także przesiąknięcie wody użytej do szczelinowania do wód gruntowych. Gaz łupkowy znajduje się kilka kilometrów poniżej wód gruntowych, a pomiędzy gazem i wodą znajduje się warstwa nieprzepuszczalnych ani wody, ani gazu ilów. A co z wodą? Często pada argument, że w czasie szczelinowania potrzeba tak dużych ilości wody, że może to zachwiać jej lokalnymi zasobami. To nieprawda. Na ogromnych obszarach w USA, na których przygotowywano wydobycie gazu łupkowego, do szczelinowania zużyto 1% zasobów wody pitnej. Podobną ilość wody zużywa się rocznie do mycia samochodów. Poza tym do szczelinowania wcale nie trzeba używać wody pitnej. Gdzie są zatem zagrożenia związane z wydobyciem gazu łupkowego? Po pierwsze, rzeczywiście woda. Na powierzchnię wraca około 30% wody, która była zatłaczana pod ziemię. Ona nie może być wlana do rzeki czy jeziora. Trzeba ją czyścić albo wykorzystać ponownie. To wymaga zachowania odpowiednich procedur. Realną uciążliwością przy eksploracji gazu jest sam moment robienia odwiertu i hałas spowodowany szczelinowaniem. Do miejsca odwiertu muszą dojechać ciężkie samochody z dużą ilością sprzętu. Pompy, które tłoczą wodę pod powierzchnię, są bardzo głośne, a hałas spowodowany wierceniem otworu może trwać kilka tygodni. Hałas związany ze szczelinowaniem kilkanaście godzin. Po tym czasie, gdy gaz zostanie znaleziony, teren jest rekultywowany i może być używany ponownie, a z ziemi wystaje pojedynczy zawór. Nie ma technologii, która nie miałaby wpływu na środowisko naturalne. Jak w wielu przypadkach, gdy zachowane będą procedury związane z wydobyciem gazu łupkowego, wpływ tego procesu na środowisko jest minimalny. Po to jednak, by te procedury były rzeczywiście zachowane, warto patrzeć na ręce i politykom, i właścicielom koncesji.